Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, to jest kolejny odcinek symulatora X-Plane 11. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż z Echo Hotel Alpha Mike do Echo Delta Delta Mike. Wyłączyłem swoją kamerkę, licząc na to, żeby trochę płynniej. I chyba się udało to uzyskać nawet. Bo jest płynniej. Cóż, X-Plane będzie bez kamerki na chwilę. Wybaczcie, drodzy Państwo. Ale chciałbym, żeby sama symulacja była bardziej lepiej odzorowana niż ja, żebym był widoczny. No myślę, że bardziej chodzi o to, że wy chcecie, drodzy Państwo, widzieć to, co się nagrywa, a nie to, czy ja tam jestem, czy mnie tam nie ma. Myślę sobie z widoku pasażera, jak wygląda nasz lot. Ja tam dostałem do Transaltitude, na Top of Descent, przepraszam. Transaltitude to już mamy osiągnięte. Losing Transaltitude. No jeszcze za 100 mil, zaraz zobaczymy sobie, co w tym performance będzie. 130 distance. O 13.07 mamy aktualnie którą godzinkę? Jeśli to był zegar. Ej. Zegara nie ma, nie, no jest. 12.50. Czyli mamy tam lecieć jeszcze ponad 10 minut. Dobrze. A my w tym czasie sobie przejdziemy do naszego planu lotu i pomyślimy nad tym, na jakim pasie będziemy lądować. Dobra, no widzę wiatr zmienny. Kawałek mamy ciśnienia 1021 hektopaskali. Dobrze. Nie chciałem tego. Cóż, wiatr jest zmienny, więc w teorii nie ma podanego pasu otwartego. Ojej, to nie tam. Nie. Unikaj. Dobrze, i teraz tak, gdzie my tu chcemy wylądować? Najlepiej by było albo to 08, albo 08R. Tak? I się od drugiej strony polecieć. Ja bym na 08R lądował. Będzie się. O, w Airnavie. Proszę bardzo, Airnav 08R. Wykluczamy, że my tu nie mamy przylotu. Czy musimy lądować inaczej, drodzy Państwo? Inaczej. Musimy lądować na pasie 26 lewym albo 26 prawym. Czy ja bym wybrał tym razem 26 prawy, jak już na lewym lądowaliśmy ostatnio? Oczywiście w Ajolesie. Na 26 prawy w takim wypadku. I mamy lewku 1B. Lewku 1D. I teraz tak, waja, punkty waja. No, trzeba wejść na
czwarty i zobaczyć, co tu się nam pokaże. Wchodzimy na te czarty, robimy motoryzację, dobrze. Wpisujemy kapitała lotniska. I mamy 26 prawy. Teraz tak, przejdźmy zobaczyć ten nasz rajd. I lądowanie to jest DM-429. M-426. Nie, no mi się to nie zgadza. Jeszcze raz. Jak to jest ciało na tych mapach, co innego na to jesteś. A ja DM-429, ale my tam nie chcemy lecieć dalej, panie. A nie wiem, gdzie to są te punkty. Nie mogę. Mam dobre podejście odpalone, także są trochę inne znaczenia. O, tu jest mig, dobra, mig. To by było to? Nie, też. Nie, też nie tak. D036. Destination data. No właśnie to próbuję zrobić, a nie. Będziemy się bawić, na imię Małpaja. Będzie najlepiej. Night plan insert. Dajemy destination data. Piotr jest zmienny, 3 węzły, temperatura 23 stopnie,
Wiśnienie 1021. Trans jest. Sześćdziesiątka, tak jak jest napisane. Mapy fulne oczywiście. Imbaru mamy. No, kana jest. 410. Napisz. I od razu bez kamerki, od razu. Zastanawia, że większość pasażerów potrzebuje iść do toalety. Kurczę, żaden tam nie idzie. Dobrze, więc przemierzamy. Wysoko dosyć łączki to są położone. Wysoko. Tu jeszcze wyżej od nas nawet są chmury. Jeszcze nam zostało z 40 parę mil na to 50. Jesteśmy w sumie już gotowi. Pogoda się nie zmieniła. A czyż my wylecimy w chmury, albo przelecimy koło nich? Pomiędzy nimi.
ładne chmurki piękne. Pewnie też pasażerowie, które mogą się popatrzeć. Chmury. Lekko skręcamy w lewo nad chmurą. Fajnie. Myślę, to mi się podoba w X-Play. Te chmurki tak ładne. Ile będzie trwał nasz lot? Na razie trwa 35 minut. No i przez kolejne chmurki przelatu. Raci z tej strony mają lepsze widoki na górę. Lekkie turbulencje. To czyta, lekko tylko. Przecież, co to za turbulencja jest? To delikatnie skrzydełkiem pobujało. Lekka turbulencja to nie turbulencja. Idealnie lecimy przez te chmury. Dobra, ustawmy to niszczą już wysoko i zawczasu. 2-4-0 załóżmy. Na razie. Jeszcze serwujemy napoje przed odbywaniem. Ladies and gentlemen from the cockpit, once again, you'll be delighted to know that we will shortly be starting our descent, at which point the cabin crew will start preparing for our arrival. If you can make sure all aisles are clear for the cabin crew as they start making their way around the aircraft, it would be most appreciated. Thank you.
Zakładam, że dostaliśmy zgodę na dalsze zniżenie, uznajmy, że na przykład do 100. Do 10 tysięcy stóp. Spokojnie, napoje, bo zdążymy rozdać. Ostatnie napoje przed lądowaniem. Nie, ale ty się też wyjść się nie rozpędzaj, nie? Masz spoilery, musiałem wysunąć. No to już mam zwolnić. No to jeszcze dajmy 320. No to już na 2.5.0. Wpiszmy 2.5.0 łamane na 100. Przecież 100 to dopiero tam ma być. Rób te to zeta. Najwyżej podejdziemy troszkę dłużej. Dobrze, coś widzę, że się nie mogę dogadać z tym samolotem dzisiaj.
Dobrze, drodzy Państwo, chociaż dalszą część naszej zabawy zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na kanale, jeszcze jeśli mam.